Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. CS-owe misje w duecie Izak Androjo. Widzę, że już gotowy. Wypadł mi magazyn. Magazyn. No, właśnie, tak bardzo serdecznie, ale nie zmienia to faktu, że jak najbardziej jestem załadowany dobrym humorem. Duet Izak Androjo witają ponownie. To wystarczy. Counter-Strike. Magazynku nie potrzebujesz wcale do gry ze mną w tych misjach, więc nie szkodzi. Nie potrzebuję celności, a właśnie pojemność magazynka się liczy, nubie. Naucz się wreszcie. No wiesz, znaczy musisz liczyć kule właśnie, żeby strzelać headshoty, bo to jest bardzo ważne. Nie wierzę, drogi przyjacielu, teoretyczny procwu, że nie brakowało ci kiedyś jednej kuli w magazynku, tej takiej ostatecznej, końcowej. A dobrze dałeś, że w magazynku, bo tak już ten, zacząłem się bać troszeczkę. Ale nie, było tak faktycznie, że zabrakło mi jednej kuli. Znaczy w CS-ie, w sensie, dobra, przejdźmy do misji. Tak. Minuta 46, ciule zaczęły grać. Nawet minuta 0-0 być może nawet się uda. Mapa nowa dla mnie, jeszcze jej nie grałem, to jest mapa Royal, czyli mapa królewska. I misja polega na zdobyciu 50 fragów z jakiejkolwiek broni, więc to jest coś dla ciebie. Możesz sobie grać ze shotgunami, i z negewami, i z EWP-ami, i ze wszystkim. Jezu, niebo. Nie bezpodstawnie mapa nazywa się Royal. Cake Royal. The Royal. Albo Royal Baby. Dobra. Dokładnie. Chleb krojony. Dobra. Kup przepustkę teraz, co za pierdoły. Dobra. Wszystko jest. Jesteśmy co, razem. Już? Wiesz co, to jest rozgrzewka tylko, ale... Oni tak brzydko wszystko, tak wszystko tak. W porządku będzie na pewno. Można grać, myślę. Okej. Okay. Czyli co, pozostać zabójstwa. Dowolna broń 50. No po prostu delicja. Dokładnie tak. 50 to jest w sumie sporo tak naprawdę. Bo przecież nas tak. Te boty nas zabijały, ale myślę, że damy radę. Mieliśmy z moim strajem, twoim humorem powinniśmy się poradzić. Kawalarzu. Zawsze kawalarz. Do usług. Dobra, mordeczko, no tak. Takie ilości koniecznych... Zobacz, to jest bar, stary, wpadamy, zobacz. Ale mamy misję, idziemy się napić. Słuchaj, to ja stawiam zielone piwko za świętego Patryka. O, bo, no co, bo terroryści wchodzą. Tak? Dobra, ja ich obejdę klasycznie. A, no i tak z dwóch batów można ich bić. Dobra, pierwsza runda jest już z głowy i chyba tak. Nie możemy tu w ogóle kupować broni, mam wrażenie. O cholera, no czyli właśnie. Przyjmujemy sprzęt, tylko że oni mają gorsze pistolety. A to będzie teraz trudniej. Nie będzie flashów też, to też będzie kłopot. Powiem ci, że to nie będzie łatwe. A, to dobrze, i tak nie potrafię ich obsługiwać, chyba że przeciwko tobie, zapominając, że jesteśmy razem, haha. Ale jedno jest pewne, moi drodzy. To chciałem powiedzieć, strasznie mi się podobają te różne przeróbki Counter-Strike'a, jak ragdolowo się przeciwnicy, ich trupy ustawiają. O! Zwyczaj są to czysto gejowskie. Pomocy. Pomagam. Chociaż w moich ustach to dziwnie brzmi. Dobrze. Coś się tam udało, ale został ci jeden. Przy ciężarówce. Będziesz rzucał granatem. O, skubany. Nie? Widziałeś? No, ale się udało. Słuchaj, no wypadałoby przejąć jakąś pokawkę. Nie wiem, czy to jest możliwe. No jeszcze, wiesz co, myślę, że w kolejnym ludzie już będą. Więc spoko. Kochani, polecam wam. Wpiszcie sobie na YouTubie Counter-Strike. Because I got high. To jest jedna z najlepszych takich, no, przeróbek, machinim troszeczkę. Okej, okay, o, na pewno kojarzycie. Wychodzą, o Jezu, zginę zaraz. Ale tam popadały fragi, kurde bladę. Ale dwóch zdjąłem. Tak, to prawda, ja też dwóch. I jeszcze jeden został, no i pięknie. I są pistolety, są karabiny, patrz, masz pompę. Tak, jest pompka? Tak, już tam rzuciłem właśnie, tutaj z tyłu. O, dzięki, dobra, to było E, tak, o. Come to papa suck my bullets. Dobra, jakby to się udało zrobić za pierwszym razem, to już w ogóle byłoby super. No. A na razie jesteśmy na dobrej drodze, jeszcze 35. Pamiętaj, źle, im ale... filmik, tym więcej wyświetleń, zróbmy to jak prosi, znaczy ty zrób. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek, do zobaczenia w takim razie w kolejnym, trzymajcie się, do zobaczenia. Bawiliście się szampańsko, wiem. O kurde, jaki jejsik teraz wpadł szybko. Coś ty zrobił? Porobieni. Na szybko zostali zniszczeni, ci powiem. Są akacze jakieś? O, stary, jest mi głupio jak zawsze. Ale wiesz, to jest mój odcinek, to muszę sobie trochę pozabijać, nie? To właśnie zawsze było tak ostatnio, że kurde, za każdym razem ja strzelałem kosmiczne headshoty na twoich odcinkach, a u mnie to tam kupa była. No, czasem tak bywa, ale faktycznie to ty dzisiaj dzierżysz kamerę. Dół! Dobra. To ty dzisiaj dzierżysz kamerę zamiast kolimatora, także twórz historię, bracie. O kurde, powiem ci, że są kłopoty. Cholera! O Jezus Maria. Niedobrze to wyszło, mordo. Jeszcze masz trzech. Dobrze. Dwóch z tyłu, dobrze. I na dole jeden. A, widziałem, już na luzie. Powinno być na luzie. Tak, powinien się schować za tą białą dolicą. O tak, bęgi, masz. Dobra, karabin potrzebujesz.
cokolwiek w sumie. Mam. Strzelbę oleję, bo oni z daleka przychodzą i ja tą strzelbą nic nie zrobię. Dobra. Także wezmę akacza. Wiesz co, zajmijmy się, może ja ci dam Galila. Pod G masz wrzucenie broni. Dobra, skoro potrafisz grać tylko na tym, to baw się. Wcześniej był Ejsik z Galila przecież tak naprawdę. Jak ktoś to widział? Tak, aha, to się nagrało się. O kurde. Ło! Halo! Oj, niedobrze, szybko poszło. Rojson of Explore. Uważasz, że nie będzie zbytnim wyolbrzymieniem fakt, iż ten odcinek należy do ciebie? Wspaniale. Ja kocham, kiedy ginę, bo mogę sobie poglądać dobrą grę. No na razie powiem ci, że kurde wychodzi. Wychodzi, no ratujesz wszystko, kiedy ja daję w Explore, uważając, że to jest świetne pole do popisu dla gry RPG. Dobra, teraz dam z siebie wszystko. Będzie jeden. No spół. Właśnie, bo trochę ci Explore brakuje chyba. No. Bo ja szybko pozabijam na początku, wiesz, biłem wyższy level. O kurde, lewa strona. Jezus, zginąłem! No. Kochani, jednak będzie to odcinek standardowej długości. Dokładnie, być może. O Jezu, od początku wszystko, nie no, fantastycznie. Powiem ci, że tutaj możemy się męczyć nawet i 3 godziny z tą misją, bo. Słuchaj, z tobą zawsze w tej grze tym bardziej, tylko że mam takie wyrzuty sumienia, że jednak tam Paulinka na ciebie czeka w ciepłym łożu i na pewno liczy, żeśmy to zrobili szybko. No to na pewno, ale obawiam się, że jak będziemy to tak walczyć z tymi botami, to ale może sumie, nie będzie już czekać. Słyszałem od niej, że ty jesteś we wszystkim bardzo szybki, także nie wiem, czy ma tak, na to. Wiesz co, ja skoczę, wiesz co, weź tą pierwszą falę, pokonaj ty, a ja zaraz wrócę, dobra? Dobra, spoko. Żebyś się kurwa nie zdziwił. Jak sobie radzisz, bo ja tutaj, wiesz... Trzech zabiłem. A kurde, bije mnie. Dobra, dwóch zostało. Jeden ranny. Jeszcze jeden. Nie, spoko, bo ja już także na luzie. No widzisz, i teraz i wilksy ty, i owca cała. Dokładnie tak. W sumie racja. Teraz czuję taką malutką wreszcie satysfakcję. Takie 2%. No właśnie. Jeszcze trochę i każdy będzie zadowolony. Dokładnie tak. Ale zauważyłem, że ostatnio celuję jednak tak jak 10 głów za nisko, to teraz dwie głowy za wysoko. No to znajdziesz w końcu ten dobry tak, motyw. Tak. To jest kwestia treningu. A jako, że trenuję raz w tygodniu, góra... O kurde. Kurde, 8 healtha, nie dobrze. Niestety. Trochę ich poszarpałem, ale... Dobra jest. A nie, żeby jeszcze mieli pistolety tylko, nie? Teraz będą mieli już Galila. To jest trudna runda, bo mamy tylko pistolety. Trzeba będzie zrobić tak na później, żebyś ty się wychylał jako pierwszy. Wiecie, że ginął jako pierwszy, ja będę starał się bić. Tam będzie się naprawdę mądrze to robić, wiesz? Będzie się trzeba się naprawdę mądrze rozstawać, to już tak po 30 fali. Znaczy po 30 killach będzie trzeba się naprawdę jakoś mądrze ustawić w ogniu krzyżowym, bo tam będzie ciężko. Nie mamy grantów żadnych, więc to też jest problem. Czyli planujesz zastosowanie klasycznej operacji tarcza. Z lewej strony. Dobra. Jak to jednym headem? Jednym strzałem, AWP ma w ogóle koleś, uważaj! Po twojej lewej gościu ma AWP, o, już nie ma. O Jezu! To było strzelskie, to nie było skowerskie. Standardowo, dobra, zbierz jakąś broń sobie szybciochem. Aha, ty już sobie chodzisz, dobra. Masz AWP? Nie, wiesz, to masz Galila, to ci wrzuciłem. Ja ci sobie pójdę szybko po kolejnego. Powinieneś leżeć, dobra, i uważaj już, bo kurde, będą zaraz się bijać w nas. No wiesz co, ja jednak wejdę tu do budynku i będę sobie siedział tutaj. Tu jest dobra, fajna opcja, patrz. Będę ich dobijał, będą przychodzić. Góra? A dostałem ostatnio jakiegoś achievementa w tej grze, że zabiłem dwie osoby będąc oślepionym. No widzisz. A było tak ostatnio faktycznie chyba na odcinku, że na pewno zabiłeś coś, nawet, nie? Coś było, pamiętam, tak, zgadza się. Dobra. Teraz zaczną się już schody, więc trzeba będzie uważać. Dobra, wreszcie będę mógł się wykazać. Co, może kurczę, wejdź sobie do tego baru na przykład. To właśnie czego będziesz, bo tu jesteś w barze, może tak, wychodzisz z tego okienka tutaj. Co jestem MKR, czy tutaj. Ja jesteś Rojo. I ty masz okienko po lewej i po prawej też masz takie drzwiczki, więc będziesz mógł mi pomagać w różnych pozycjach. A ja się będę chował i będę czekał, o, lewa strona. Rzucam raida i wychyla się w okienku po lewej stronie. Dobra, mam. To był doskonały pomysł. Poszarpie ich. Oj, super, teraz wyszło, zobacz. No i nalajcie ich dobijasz. Wiesz co, to jest dobra taktyka. Możemy coś tu ugrać. No, także ty będziesz siedzieć w barze, Rojo do szopy i lecimy z nimi. Wiesz co, ta szopa mi bardziej odpowiada, wiesz, bardziej pod kątem moich zainteresowań. No właśnie, a później do mnie Jerzek pisał i mi groził sądem, że kurczę, za użycie jego tekstów w ogóle. Ale zamknijmy ten temat. Janowicz, tak? Tak, Jerzek do mnie pisał właśnie, że to jego tekstu użyłem. Tej szopy?
Tak. No bo przecież to on na wywiadzie kiedyś mówił, że o, jest z prawa strona. Aha, faktycznie, widzę, widzę. Tu tylko. Dobra, dobra, niech wychodzą, jak będę punktował. Spoko. Ole, no i dostałem. No i super. Rojo do baru. Dobra, idę, idę. Gul, możesz, gul, wziąć gul, możesz gul. Kałaszka, ja ci to rzucę kałaszka, masz, proszę a, bardzo. A, przyda się. A gdzie ty jesteś, Pysiek? No ja będę znowu tak samo, wiesz co, za tą furgonetką będę siedział. Jest jakaś fajna broń, co to jest? Nie mogę tego wziąć. Tak, jak wrócisz broń pod G, to będziesz mógł sobie spokojnie podnieść. Ja się stanę za furgonetką i w razie czego będę ci dawał znać, będziesz ich bił. Jak ty zaczniesz ich strzelać, to znowu ja będę wychylał i tak postaram się to zrobić. Dobra, będę po prostu bardzo brzydko pakował im kulę w plecy, no niech będzie. Doskonale. O. Dobra, wiem skąd. Nie schodzę. Podchodzą. Okej, okay, super, patrz jak to dobrze wychodzi. Te, bardzo okej, okay, to jest dobry pomysł. Dobra, jeszcze trzy fale, ale teraz to będą najgorsze fale, ci powiem. Bo to z każdym poziomem jest coraz trudniej. Że dobra, jesteś w barze, jest idealnie. Będziesz jakieś mołotowa, weźmy sobie jakiegoś najdzika. Ale na przykład mordeczko mam granat i jest to granat zaczepny. No to bardzo dobrze. Chcę tym rzucić w sumie. Tylko zobaczę skąd i od razu do szopy znikam. Wiesz co, dobra. Wiesz, coś mi się wydaje. Do idą! Wrzuciłem grę! Co o, jest?! Kurde. Nie mogłem się cofnąć! Zginąłeś! Nie, ja jeszcze nie. Ale mam problem, ci powiem. Bo tu jacyś opancerzeni w ogóle idą strasznie. Oko, nie masz dużo życia. Już nie. Będę ładują do mnie, cholera jasna. Dasz radę, spokojnie. O kurde, to jest opancerzony faktycznie, ty! No. To jest ten, co mieliśmy go w misji. Dobrze, niech płonie gnój. Jeden punkt życia. Kurde, za! Z drugiej strony, ja pięknie faktycznie opancerzony jest, ty. O Boże. To jest, to bydle. Zadał mu 92 w 3, kurde, no nie. O ja pierdzielę, stary, to będzie masakra w tej jeszcze misji. Jak tu będą jeszcze trzy fale z opancerzonymi. Przyznam się szczerze, bez bicia, że na szczęście to mi się udało spieprzyć tą sytuację, bo czekałem na nich z granatem face no. to face. A to nie ma, wiesz, to nie ma sensu, kurczę, bo oni będą wychylali, wiesz, daj mi ten pierwszy kontakt, no, teraz to na luzie, bo teraz to będzie ta pierwsza fala, to myślę, że... O, ale nie, dobra, zrobimy to. W dół, tak? Dobra, tak, w dół, tak, górę, lewa strona. Dobra. Oj, łoją we mnie, ale dobrze, skupiłem agro. Hedzik. Nice, dobra. To później właśnie, żebyś też był, wiesz, był schowany, jak będą podchodzić, dajcie nam znać i wtedy będziesz ich bił po prostu w plecy. Wiem, że to w żadnym wypadku mnie nie usprawiedliwia, ale gdy rzuciłem ten granat, nie mogłem się ruszyć. Wiesz co, bo jak oni cię otagowali, więc jeżeli do ciebie strzelać, na przykład, aha, nie, to cię spowalnia strasznie przy każdym, jak ciebie strafią, więc wiesz, jesteś prawie zatrzymany w miejscu, tak naprawdę. Czyli jest to powiedzmy takie forma przygwożdżenia, tak? Tak, no. Dobra, dół. Jeszcze zero. Wygraliśmy. Tak, teraz już będzie runda z Galilami, ale my mamy tylko pistolety, także jeszcze trzeba teraz spokojnie przeżyć. Dobra. Najdzik jakby coś... Wiesz, najlepiej na boty to rzucać tak, że chowasz się, wiesz, jak zobaczysz ich, to wiesz, chowasz się, po prostu wyciągasz granat i później rzucasz tam, gdzie były te boty, bo oni tam sobie daleko nie podejdą. Okej. Okay. To jest najlepsza opcja. Durnowa to przytaknę. Spoko. O, idą chyba... Nie, czy to ciebie słyszę? Do góra. Jeszcze ich nie widzę, wiesz? O, idzie góra. Góra, dobra. Jeden leży, ale nie widzę nikogo więcej. To ciekawe, czyżby dałem. Pójdę dół oblukać. A cisza. Jakąś inną stronę jeszcze? Nie, cała góra. Udało się, Hejcik. O kurde, zginąłem, Rojo. Także teraz musisz walczyć sam, niestety. Dobra, postaram się. Ilu zostało? Trzech, tak? Chyba ta. Kurde, ofleszowany jestem, ale zabiłem jednego. No, dobrze jest. Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden, dobra, kurde. Wejdź sobie do baru przez okien. O kurde! O, o Jezus Maria! Nie, pierdziel, ale to ciebie blisko. Żebyś był ze mnie dumny, no. No, było blisko, no. Kurczę, blade. Trzech za szybko wyskoczył. Dobra, trzeba od początku. Kurczę, no, nie lubię tak. A mogłem takiego fejma zdobyć, taki szacun na twoim kanale. No, ale jeszcze na pewno będzie okazja, ci powiem. Na 100%, no. Jestem pewien. Za 300 odcinków. To czekam się. Uważam, że cierpliwi zostaną nagrodzeni. A trening czyni mistrza po prostu, więc wiesz, to wszystko się ale do końca ułoży. Dzisiaj mamy 100% duet Iwak i Rojo, także... A, idę z dołu. Tak, ja widzę. Idealnie. Od góry ci wjechali, jeszcze jeden. Dół, jeden, dół.
No i okej. Na luzie. Jeszcze tylko 45. No, dokładnie. I w tym pewnie trzech opancerzonych, jak nie więcej. To mnie najbardziej przeraża, ci powiem. Ja widziałem jednego, ale jestem niepoprawnym optymistą, także dziel to przez... Nie, wtedy był jeden, ale w tamtej fali tylko, a będą kolejne fale, które będą jeszcze trudniejsze, więc być może, wiesz, w kolejnej fali przyjdzie... O, znowu z dołu. Tak, dobra. No ja pierdzielę, szmato, chodź tu! No. Teraz na przykład ty pistoletem strzelasz ciągiem, czy robisz strzał i sekunda przerwy? Co zależy, czy, w jakiej jestem odległości od przeciwnika. No wiesz? Tak, zwykle jakiś tam strzał i chwila przerwy i znowu strzał. Z daleka to na pewno tak, bo tak cię, wiesz, ciężko trafić później, jak się cię rozstrzela ten pistolet, więc lepiej poczekać chwilę. Dobra, idę do baru. Doskonale. IM mi się przypomina. Albo Richter. Z dołu i to... O kurde, dostałem już, nie żyję. To jest twoja chwila. Obcudę. Dobra. Ja to zrobię cwaniacko. Wykorzystam glitche w tej grze. Czy mamy nie podłożyć, ale jasne. Pojechałem. Strzelby już mieli. Ja pierdzielę. Jeden na WP. No, skauta, ale powiem ci, że ta misja będzie wciul ciężka. Wiesz co, ja się nie boję tych terrorystów, tylko Paulinki, wiesz? No, ja też trochę już teraz, wiesz. To jest, po prostu gram pod wpływem stresu w tym momencie i to dużego. Ta, ale wiesz co, stres może wpływać mobilizująco, wiesz, także... No ja właśnie liczę, że się obudzę, kurde. Nie, dobra, wiesz co, bo ta pierwsza fala to jest na luzie, to sobie podejdę agresywnie, ale już od trzeciej fali będziemy grać standardem, czyli ty w barze, ja przy furgonetce. W furgonetce, bo ty żeś tam do góry pojechał. O, idę z dołu. Tak. Come to papa, szmato. Nie widzę. To chyba jeszcze jeden został, tak? No to on pewnie się gdzieś tam zagubił u góry, coś mi się wydaje. Nie, czy on musiał przyjść. O, jest tam, tak? Czy nie? Tak, zniknął. Jak go zacząłem gonić. No niedobrze. No nie chcę się pokazać. Jeszcze nie na wydłuża materiał. No właśnie, jeszcze jeden bot. Nie pomaga to w relacjach z Paulinką. Dokładnie. No będziemy tego ciula teraz szukać po całej mapie, no. No kurde, no nie ma go, no. Jeszcze spróbuję tutaj, no ale tu też mnie będzie wypipana. No właśnie. A nie wiem, co jest stanie, jak za daleko pójdziesz. O, jest z dołu. Tak, jednak. Dobra. Dobra, też jeszcze jedna fala. Bardzo lubię napisać, lubię napis Royson plus Izak, bo to no taka właśnie współpraca to jest, fajna jest. Idealnie wtedy, dokładnie. Czy ja wolę jakiś napis Izak and Royson, bo Izak plus Royson, bo wtedy to jest mój frag jednak, ale tak też może być, tak też jest spoko. Aha, to ma znaczenie, kto jest na pierwszym miejscu, tak? Tak, bo to jest ten, co fraguje. O, znowu z dołu. No to w sumie dobrze wymyśliłem nazwę tego duetu. No Royson, tak. Siliłeś się w chuj, po prostu połączyłeś ksywki. No to jest... Znaczy, ale dobrze działa, tak? Wpada w ucho i jest okej. Jest okej, tak. Dokładnie. Jest marvelowska wejściówka. Dokładnie. W ogóle bardzo fajna jest ta wejściówka, mi się bardzo podoba. No. Ona mnie zawsze tak gotuje na coś epickiego. No, dobra, Royo do baru i już dobra, teraz idę. Ustawienie, formacja żółwia. Czy nie żółwia, ale... Znów operacja wątroba, tak? Dobra, okej. Z lewej strony idą, przez okienko. A powiedz, że to jest idealne, stary, bo wszyscy się odwrócili w ogóle na ciebie, nie? Tak, a ty ich punktujesz wtedy. Ja karabin ci wrzuciłem tam do środka. Już? Przez okno? Ujuchuj. Dobrze. Fajnie, że tak można na daleka. Nie? Nadchodzą powstańcy. No, my tłumimy powstańców. No, to prawda. Gdzie my jesteśmy? W Rosji? W Anglii chyba jesteśmy, wiesz? Okej. Okay. Dobra. W Korei. Idą z dołu. Dobra, skupię agro. Pierwszy head. To pokaż łebek, szmatko. Jeden jest u góry na schodach, tam gdzie się chowałeś ostatnio. Leży. Okay. No jest głowy. Izak plus Royson. A to wszystko już, a okej. Okay. A wiesz kurde, co, wezmę sobie tutaj tego małego ptysia, JP90. To wracamy do formacji. Formacja. Jeszcze 30, kurde, to nawet nie jest połowa, to już zaczynają się schody. No trochę tak, cholera, jestem przerażony tymi opancerzonymi, czułem troszeczkę. To może nie być proste zadanie. Słyszę kroki. Okay, ale to są nasze. Góra. Nice, jeszcze jeden. Dobry. Jestem na daleko. Dobra, ja się nie wychylam. Tak, gdzie będą plery.
Okej, okay. Kurde, teraz jesteśmy chyba niepotrzebnie. No dobra. Ale zregenerował cię. Tu masz AWP. Tak, 91. Wiesz co, nie, to jest scout. To jest scout? Tak, to jest scout. A ładniejszy niż AWP. Snypek nie ma. Pewnie obraziłem teraz czyjeś uczucia. No właśnie, teraz mi zminusują film przez siebie. Tak, nie, no spoko. Zmniejszo. Moja AWP naprawdę jest ładniejsza, bo to jest, wiesz, Dragon Lord, to najładniejszy skin. Jebać AWP-owników, a nie! Przyszły dzieci od scouta, yeah. Znowu z prawej strony. Dobra. No to nie ma w co strzelać, człowieku, no. No co, jeden, nie, trzech jeszcze. Zaraz będziesz miał. O cholera. No, i widzisz, i tak to jest właśnie. No tak, ja jestem po prostu żonny akcji, no. Ale dobra, zostało ci dwóch nadszarpniętych. Tam wyjdą ci. Jednego masz vis-a-vis, właśnie tego. Dobra. I... aha, już, okej, okay, dobra. To musisz sobie wziąć jakąś broń. Tutaj są te bronie, wiesz. Masz sobie wziąć to, o to, bo to jest zoomem. Takim battlefieldowym trochę zoomem to jest. I teraz już stary musimy uważać, nie? Zamknięty kolimator, super, dla mnie bomba. No, także chowaj się Fajna pokawka i ładnie wygląda. Na to bym chciał skinać, powiem tak, między nami, żeby nikt nie usłyszał. No, to już parę skinów taki dropnęło, chyba nawet na liczturze był ten mod. Z prawej strony. Dobra, to ja już się nie wychylam. Granat poszedł, uważaj. Hedzik. Dobra, jest, okej. Okay. Teraz będzie trudna misja, trudny moment, bo kurde, będzie ten pancerzony. O, jest AWP, ja sobie kurde, może wezmę AWP na tego pancerzonego skurczybyka. Dobra, to się przyda. Za to, tak, i teraz full focus, nie? Ja mam flesza jakby coś, więc będę mógł tego dużego zafleszować, więc to też się na pewno przyda. A myślałem o takim tatuażu na czole, full auto. A nie, only auto. No, jest taki pomysł. Jest, to na pewno taktycznie podniesie to moje możliwości bojowe. Idą. Z prawo. Jeden. AWP, drugi, spółka. Opancerzony! Uważaj! Jesteś ty kontra on. Odwrócił się do ciebie. Rzuca czymś. O kurde. Niech płonie. A nie, to jest flash. Kurde, odwrócił się z Kubany. No kurde blade, no! Jaki co za koleś? Motherfucker, no. Dostał dwa strzały z AWP. O mój Boże. Oj, tak chyba wyjątkowo będziesz musiał chyba pierwszy raz w życiu pociąć film. Ja sobie teraz co innego potnę. Te przegramy, kurde. O mój Boże, jaki ten koleś, to jest kurde... Nie, nie ma co za WP, trzeba skałacha, najlepiej właśnie na po fleszu. Tylko, że ten koleś w ogóle to jest mądry typ, on się odwraca od fleszów, wyobraź sobie. To nie jest taki zwykły bot, to jest kurde turbo bot. Ale wiesz co, to w sumie wreszcie jakieś takie boty, dzięki którym można poćwiczyć skilla. Pamiętam, że ja grałem w grę Unreal Tournament, to przed zabawami multi, ustawiałem sobie tryb Godlike. Coś tam się woiło. Ktoś z prawej strony, kurde, dobra, jest sam Royal. Dałem się zniszczyć. Jestem w szoku. Prawa strona była jeszcze dwóch na daleko. To może być ta runda. To może być ta runda. I teraz Royo w sytuacji 1 na 2 i wszystkie oczy skierowane są właśnie na niego. Albo on, albo dwa boty. Izaki już nie żyje, dał się porobić jak frajer, ale Royo jeszcze może tę rundę wyratować. Royo przed szansą, zobaczmy! Już kilka strzałów poszło, szybki reload i cały czas walczy. Royo już namierzuje tego zawodnika, Royo cały czas walczy, jest headshot, teraz szybki reload, cofnięcie. Musi obiec z drugiej strony, żeby zaskoczyć rywala. Royo już wychyla, szuka rywala pod swoim celownikiem, ten jednak zniknął. Gdzieś schował się za furgonetką. Musi Royo szybko po niego pójść, zanim zaplantuje bombę, szuka go już Royo. Będzie kazany Royo, ale i mamy zwycięstwo. Ja pierdzielę, jakie to było zajebiste zobaczyć cię w pracy. Ale naprawdę, ty tak komentowałeś, że ja czuję, że nie wiem, ratuję świat. No uratowałeś ci, powiem teraz, bo... Ja rozumiem, dostałem. Ale zawodnicy, jak ty komentujesz, to zawodnicy ciebie nie słyszą, nie? Nie. To tylko to widzowie. Nie dają, więc... A trochę szkoda, bo to strasznie podnosi morale. Chociaż mógłbyś być nieobiektywny w pewnych momentach. No to na pewno. Myślę, że teraz, jak Polacy grają, to jestem bardzo stronniczy jednak. No. Ale pamiętam, jak mnie tym zaraziłem, że naprawdę w City Pubie żeśmy razem przeżywali Virtusów, no. No dobra, to co? Bar, furgonetka, tak? Dura, dobra. Czekam na ciebie. On już skaczą! Wielkanoc w sumie idzie, to skaczą. No tak. Attacker Troy? O kurde, palę się.
Rzucił sam taki, się koleś zabił, zobacz. Bot się sam spalił, bo będzie mołotowa. Dobra, hedzik. Koniec. Pozamiatane. Dobra, jest to chyba. Nie dziękuję. Spoko. Dobra, teraz znowu nasza formacja. Ja czekam przy aucie, a ty tam wiesz, rozpijasz w przebarze. Dokładnie. Ja usypiam czujność oponentów alkoholem. O rany. A kurczę, no jest zabawa. Prawa strona. Okej. Okay. Dobra, możesz się wychać z okienka. Dobra, jeden leży. Jeden z AWP leży. O kurde, jakie pudła. Padł. Jeszcze jeden, niech podejdzie. Nie, no, to było sympatyczne. Okej, bierzmy bronię. Dobra. Jakiś kurde, Galil by się przydał. O, jest Galil, jakiś granat, dobra. Ja jestem w tym okienku i oni mi podchodzą na odległość nieświeżego oddechu, to ja wezmę strzelbę. Spoko, jest dobrze. A, ten panie barman widzę tutaj. A, witam serdecznie. Barola. Siemanko, macham do ciebie ładnie. Pan barman ze strzelbą. No to jak w filmach amerykańskich, zawsze barman przecież był ze strzelbą, nie? Tak, tak, tak. I też zawsze barman kończył najgorzej. Ten mem się zaczął od filmu Desperados. No, właśnie. Pamiętam. I potem we wszystkich Tarantino i Scorsese barman miał naprawdę przejebane. I zawsze grał go ten sam jeden aktor. Prawa strona. Dobra. No i wejdzie mi na strzelbę. No, to się udało. No, szybko poszło. To była bardzo intensywna runda, Izak. Ej, w ogóle czemu? A mamy 19, stary, mamy 19 na 50, bo kurde, bo jeden bot się sam zabił. Więc mamy teraz jednego fraga mniej, będzie trzeba kolejną falę jeszcze, jednego zabić z kolejnej fali, tej trudniejszej jeszcze, więc będzie kurde przerąbane, nie? To wiesz co robimy? To od razu strzelamy w pionkę. Wiesz, już prawą lewą stroną. O, dobra. Nie żyje, no nie. Ja byłem w szoku. Ja pierdziłem. O mój Boże. Ej, dobra, Rojo, teraz to robimy, nie? Teraz to robimy. Na bank się teraz uda. Kurde, musi się udać. Przecież ile można? Wezmę gumę, będzie to nieapetyczne, niehigieniczne, ordynarne, ale to mi zawsze dodaje charyzmy. No nieźle. No idę z dołu. Przyjąłem. Tak jest. A to ty. No i ostatni gdzie zniknął. O Jezu, się potknie i będzie kurde, wiesz. No, masz o. Bije. Jest. No i subcia. Okej. Okay. To jest moja ulubiona runda, ta pierwsza. No, ona jest taka przyjemna, taka bezstresowa, na chillauciku. Zero speedy. O, z dołu idą znowu chyba. Może nie, może do ciebie słyszałem. A je. Tak, idą z dołu. Niech wejdą tutaj za kolumnę i zacznie się mordor. O, weszli od ciebie, zmiataj! Mówiłem do nich jakby coś za. Jeszcze jeden na górze jest. Dobra, jest. Dobra, teraz będzie jedna trudniejsza runda, bo będą te... Trochę Galilea. Na te fragi. No tak troszeczkę tylko. Dobrze, że nie mamy samobójstwa, unikniemy tej ponadprogramowej fali. Chociaż nie mówmy hop. Dobra, idę do baru. Spoko. Teraz tak już mocno... spokojnie, bo nie będą mieli karabiny. O, gdzie góra? Dobra, przyjąłem. Lewo, ale z góry. Dobra. Flaszuję ich i wychylam. Zabiłem dwóch ślepy! To nice. Dwóch na ślepo w ogóle. Ja jestem taka, wiesz, ślepa furia. Nie wiem, gdzie jest ostatni. Znowu gdzieś zapodział, kurde. Przecież z drugiej strony pewnie. Oni strasznie lubią z tej strony tutaj. Trochę cisza, ale oni się respią. Oni się teleportują w ogóle. O, już mam Galila. No i nie ma ich na razie. Znaczy tego ostatniego. O, jest u mnie. Tak, no. No kurczę, jak muszę tego bić długo. Dobra,
15-20 na 50, kurde, jeszcze trochę. Ale to będzie ciężkie czul po prostu, żeby to zrobić wszystko, cholera jasna. Ale masz tą świadomość, że nawet za setem razem już na maksu zrobisz, bo już wypracujesz sobie takie mechanizmy. No to prawda, nie no, powiem ci, że to też jest kurczę dobry trening, wiesz, ja mam 123 flagi w tej w jednej misji, więc wiesz. Trochę tak. Dobry trening, więc nie narzekam. O, z lewa strona. Dobra. Kurczę, szybko przyplecili. O kurde, też mnie posunął kałachem. Jeden ci został, bardzo ładnie. Dobra. Trzeba podnosić jakieś kałaszki. Wiesz, coś ty zrobił? Ty, żeś strzelił w broń, ona prosto wleciała mi w dłonie. No widzisz, to wszystko było zaplanowane właśnie. To było kozackie w jakimś naprawdę dobrym filmie, wiesz. No to jest dobry film, stary. Zobacz, ile ma łapek w górę. Tom jego Lee. To był lewa strona. Dobra. Jeden head. Słupcie, dobra, okay. Teraz kurczę, 30. Jeszcze jedna taka fala bez tego twardego, ale później będzie ciężej. Ty masz kałaszka? Masz kałaszka. Nie, ja mam tego, co mi się podoba. To się zmieni na kałaszka. Jest lepszy? Trochę mocniejsze, no. Dobra, wziąłem, dzięki. Zabiję w głowę jednym strzałem. Galil, nie. Spoko, jak ktoś potrafi celować w głowę, to na pewno jest fajną bronią. No. Ale w ciało też zabiera troszkę więcej damage'a. Okej. Okay. Ale to były heady. Właśnie widzisz, że zrobiłeś coś bardzo brzydkiego. Ale stary, jak się złożyli po prostu w ciągu pół sekundy. No właśnie zauważyłem, że wycelowali serią żeś chyba jedną, nie? Taką zdecydowaną. No, taka seria i trzech padło headshotami. Dobra, słuchaj, no. Wracamy teraz do swojego ustawienia i trzeba będzie cholernie uważać. Ja postaram się pozajmować tych gości, jak będą wychylali. I ten koleś na koniec, nie? Więc na razie... Niestety nie mam granatów, ale w mojej sytuacji to chyba dobrze. Wiesz, jak będziesz strzelał, to wychyl, jeżeli będziesz strzelał, lewa strona. Dobra. Znów ślepy byłem i zabiłem. Co ja robię? 10 jeszcze jest. Pomoc jeszcze u mnie jest, u mnie. Dobra, dobra. Dobra, wszyscy. A, dobra, to teraz będzie ta trudna seria. Kurde, blade. 15. Ja pierdolę. Już się bałem. I 3 tury. No kurde, dobra, ale teraz to zrobimy. Dawaj do baru. Idę do baru. I postaram się znowu coś strzelić, kurde, tym pierwszym gościem, a później we dwóch trzeba tego na dwa baty po prostu. No na krosta, ten, na bat. Jeżeli będziesz wychylał, będziesz ich widział, to wychylaj się na sekundę i od razu cofaj, wiesz, tak szybko oddajesz 5 strzałów i szybko cofasz się za wnękę, żeby nikt cię nie widział, nie? Załatwione, jasne. To będzie najlepsza opcja. Z prawej strony z góry, tak. Dobra, nie wychylam się. Jeszcze był tylko jeden. Na razie tylko jeden. U góry ich nie widzę. Mogli zejść na dół? Dół cisza. Znów idą, widzę ich. Dobra, podchodzi na blisko, już dwóch. Kurde, rozwalił mnie, no. Przepraszam. Kurde, już mam przerąbane. Ja pierdolę, sorry. Od razu się na mnie skupili, na ty masz tego pancerzonego sukinkota, no. Tu masz płotkę, tu będziesz miał płotkę. Kosisz go, w główkę, ładnie. Pięknie! Zrobiłeś to! No, ale jeszcze kurde kolejne fale, stary, to dopiero początek, nie? No tak, jeszcze 10. Dobra, znowu do baru. Idę. Nie, bo ja go trochę tego grubasa poszarpałem, ale po prostu chciałem się cofnąć do tyłu i wystrejfować tyłem, ale się zablokowałem. No, to trzeba już, wiesz, mapę perfekcyjnie znać, żeby robić takie sztuczki. Trochę tak. Dobra, i znowu to samo, wiesz, jak będziesz wychylał, to wychylasz się na sekundę i szybko cofasz. Dobra. Się strzelić, bo wiesz, bo oni się na ciebie wcelują, wtedy ja się wychylam i ich zabijam. Dobra, to tak sobie, ja... Dobra, znów góra. Tak, z góry znowu. Jeden z głowy. Tylko jeden się pojawił. Czekam na nich. Staram się właśnie tych pierwszych powyciągać na spokojnie, bo z nim powinienem sobie poradzić. Okej. Okay. Dobra, jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Czyli był pancerzony. Jest duży, no, dużo został. Dobra, to niech zejdzie na dół. No. Obrzucaj go syfem. Dostał jednego headshota. Widać, ile on ma życia? Widać, taki pomarańczowy pasek ma. To pewnie pancerz. Tam sobie jest. Wiesz, sobie... Będę sobie go bił z dystansu, bo on ma jakąś taką broń. Dobra, leży ten duży. Kurczę, udało ci. No to bomba, mordo, jeszcze 5. Jeszcze 5, kurde, stary, musimy to zrobić, nie? Zauważyłem, że odkąd przestałem się udzielać w walce, lepiej nam idzie. Kurde, sobie pójdzie po jakiś granacik jeszcze, może coś będzie leżało. Bo granat się przydaje. Tak. Jest granat, dobra. I standardowe ustawienie teraz.
Wykurzę sobie. O, ja mam postel Mołotowa. To wygląda strasznie fajnie. Spoko. Będzie, że nie rzucę go sobie pod nogi. Teraz ja boję trochę kuli tej lewej strony. Góra. Idą, tak. Jeden leży. Grubas u góry. Pociął mnie. O cholera. Kurde! Co za koleś? Co za koleś, no? O mój Boże! O mój Boże! No tak bywa, kurde. Co za misja, ja pierdzielę, to jest niesamowite, ale to nie jest łatwe, nie? Izak, ja muszę iść, mogę iść już, czy nie ma opcji? Nie, oczywiście. Nie. Znaczy, ja wiesz, jak chcesz, to proszę bardzo. A tu można to zapauzować? Nie. Aha. To możesz się schować w barze, wiesz, ja tam mogę pocisnąć. W sumie tak. Trochę skupię. Dobra, przyjdę z toalety z dołu, i będzie 40 na 50. No i gdzie? Nie ma wreszcie. Mam wrażenie, że oni powolutku wyczajają naszą cwaną taktykę. Myślę, że się uczą boty, kurde. No tak. AI, proszę. Taka sztuczna inteligencja. O, jest tam jeden na daleko, tak. Skakał sobie tam. Tam sobie skakał jeden. No kurde, no poważnie tak się czają? No ale już mogę spokojnie iść, Ciusiu, myślę. Oni wiedzą, że to jest pierwsza runda i nie wyniknie z tego nic fajnego. Ale nie wierzę, byłem pewien, że damy radę już, nie? Byłem pewien, że damy radę, cholera jasna. Byłem na 100% pewien, że damy radę. Oni strasznie się na tobie skupili. Bo oni jak schodzą z tych schodów, to do ciebie mają bardzo blisko. No. Jak to można inaczej ogarnąć? No gdzie oni są? No kurde, no chodźcie tu. Idą chyba ode mnie. Góra, schodki. Mhm. A, to już 5, dobra. Ja pierniczę, co za rzeź. O, Izak wrzucił materiał 50-minutowy. Pewnie nagrywał z Rojem. Dokładnie, pewnie mecz Counter-Strike'a znowu. A nie, to tylko misja. O, tak. Lewa strona. Dobra. No kurde, jak oni skaczą. No i pięknie. No nawet coś się tam udało uszknąć. Jakieś granaty można podnosić. Mhm. I teraz runda z Galilami, także to trzeba będzie ostrożnie. No ale damy sobie radę. O rany. Do zdołu. Dobra. Jeszcze jeden. Mhm. To była trochę egzekucja, Izak. Tak, teraz wydałem radę. No kurde, nie ma żadnego Galila, czy mi się wydaje. Kurde, tylko UMP. No niedobrze. Ja mam strzelby, także do najsmutniejszych nie należę. Okej. Okay. Mam dwa flasze w sumie, które sobie zostawię chyba na tego gościa, tego grubego. To ja wezmę jakieś ofensywne w takim razie. Lewa strona. No, dobra. Nie, dobra, kurde, nie rzucam tego. Nice. O! Wjechał mi na bomb set jeden, kurde. Masz jednego od dołu i jednego na BS-ie. Jeszcze jeden po prawej stronie na BS-ie jest. Oj! O! Kurwa! Przepraszam. Bo już tak chciałem kucnąć w powietrzu i się schować za tą beczką, bym go obszedł, no. Kurde, dobra. Muszę iść, idę do szopy, idę już. Spoko, idź do szopy. Tak. Ja tu zrobię to, kurde, nie, masakra. O rany, ta misja jest... Ja widziałem taki napis na dole, kolejna runda będzie łatwiejsza. Nie wiem, ale chyba nie. Dostałem taką informację na dole, na ekranie. Tak? Mhm. Chyba gra wyczaiła, że jesteśmy ciulami i trzeba nam pomóc. Ej, to już wstyd, to mu trzeba wyciąć. Trzeba wyciąć, wytniesz ten tekst.
Witajcie ponownie, widzę, że... Tak, jest na mam jeden. O, no i proszę bardzo, zdążyłeś jeszcze na fraga. Zdążyłem na fraga, dokładnie tak, moi drodzy. Witamy serdecznie, witam ponownie. Wybaczcie tą pauzę, ale... Rozumiem. Kubka, ważna rzecz. Wiesz, gdyby była to kubka, to pewnie by Sysad nagrał 3 odcinki, a to było jednak pipi. To już misja byłaby zakończona, mówisz. Tak, to było pipi, a nie pupu jednak, także wiesz. No, to chyba, że tak. O, ale od razu się lepiej czuję. Czuję, że będę dobrze grał wreszcie. No, to faktycznie, jak się tak, wiesz, oczyścisz trochę. Rojo, to sraj za każdym razem przed nagrywaniem. Dobra. Dokładnie, tak będzie. Subcio. Jeszcze 2 osoby. Okej. Okay. Jeszcze 2, faktycznie. Gdzie one się skitrały? Chyba góra, nie? Jeden był tu jeszcze. O, i słyszę kroki kolejnego. No i... Kurde. Aż mi chyba zaczęło zabierać chyba. Dobra, jeszcze 35. Może nie powiem tego mówić, bo to takie mało motywujące ci powiem, jak po raz kolejny jest 35. Ale powiedziałeś to właśnie takim głosem typowo tylko takiego voice actingowca, wiesz, takiego lektora jakiegoś, nie wiem. No. Jeszcze 35. Kurde, ale mam miejscówkę. Stawiam się na klamce tej furgonetki. To jest coś. Kurczę, jestem ciekaw, czy widziałeś film Gamer. Widziałem, tak. No, fajny, taki gamingowy fajny, bardzo. No i subcio. Idziemy po kałaszki, bo to będą kałaszki już chyba w tej rundzie. Ale mi się podoba ta broń, bo ona ma 50 pocisków w magazynku. A masz 50? O, to idealnie. To jest ta najlepsza w ogóle dla ciebie broń. Możesz strzelić sobie w biegu z tego w ogóle, więc tak, spoko. Tak, można w biegu? To jest całkiem celne w biegu, więc... No, skupienie ognia ma bardzo okej. Okay. Na to, wiesz jak mówią na tą broń generalnie? Na trąbkę. Mówisz? Nie, na FN Fala. Dobrze mówię, źle mówię. Zaraz sobie przypomnę na co. A, Famasa! Na Famasa mówią trąbka. Przepraszam. Doskonałe to jest! No tylko, o wiesz, oszczędzaj kulę. Ale to jest broń dla ciebie idealna, moim zdaniem. Kurczę, dobra. JP90. 25. To jeszcze będzie bez brzydkiego pana dużego. Ale ja mam 100 na 100, także... Jest jeszcze fajnie. No dobrze jest. Dobra, idę do szopy. Nazwijmy to taktyczna szopa i będzie. A się też będzie, to już się przejęło po prostu. Będzie szopa. Taktyczna szopa. Taktyczny bar. Góra. Naprawdę, ty świetnie się z tobą nagrywa materiały, Izak. Dziękuję bardzo. Właśnie strasznie się cieszę, że robimy to już po raz, nie wiem, 10 chyba z rzędu w tygodniu. Ale ja się dalej nie nudzę, ja się w ogóle nie irytuję, gdy na mnie wychodzi, wiesz, tylko bardziej piłem do tego, że o, super, będę strzelał, ciul, same trupy. Nie, no jasne, wiem. Ja sobie tak montuję w głowę, że to ja ich zabijam, wiesz, super zabawa, polecam. O, to możemy tak wyobrażać faktycznie, to wtedy i ja i ty będziesz zadowolony, wiesz. Wyobraź sobie, że to ty trafiłeś i to będzie wtedy wszystko super. Oj, nie, koniec śmiechu. Gin! Kurczę, ładnie. I zobacz, dobra, teraz Suraj już jest trudniejsza opcja, bo będzie duży. Będzie grubas. Dobra. Czyli 5 na 50. Dostał zabójstwa. Dobra, broń dowolna, okej. Okay. Kurde, cykam się już, nie? Cyka bliat na chuj? Góra. No chodźcie, no chodźcie. Czymś rzucili w ciebie? Tak. Może nie wychylaj na nich, tylko czekasz, że nie przyjdą do mnie. Dobra, zabiłem, spokojnie. Dobra. To jest też jest grubas, jakiś pomysł. Nie? Tak? Jeżeli będą szli do mnie, to będziesz do nich bił. Oczekaj, jest ten grubas. Dobra, chowam się. Tylko biję z daleka. Powinien się dać z nim. O kurde, ledwo. Ale dobrze jest, zabiłem go. I też chyba wszyscy? Nie, jeszcze jeden. Nie, jeszcze jeden właśnie. Dobra, a grubasa zabiłeś. Tak, grubas leży już. No to została jakaś płotka, to tylko ja postaraj się nie zginąć, wiesz co, może postaraj się nie zginąć, właśnie schowaj się w barze. Ja cię na skończy, bo ja mam 14 AP, więc jak zginę, to będzie ciężko, to jest bot już na trudnym poziomie, więc tak na spokojnie to zróbmy. Dobra, okej. Okay. Zaraz się będzie musiał ruszyć w końcu. Bo on przyszarżuje, jeśli zobaczy, że straciliśmy zainteresowanie? Będzie musiał w końcu, bo to wiesz, bomba leży u nas. No tak, no w sumie racja w końcu tego objective. No właśnie, więc prędzej czy później się będzie musiał ruszyć. PTFO! Dobra, mam go. Dobra, o, mam 100 HP teraz w ogóle, więc dostaję po setce, po rundzie. To może dlatego to jest łatwiejsze teraz już. Okej.
To są to samo właśnie. Staraj się nie wychylać, może tylko jak oni będą już do mnie przychodzić, to będziesz dobra, ich widział, załatwione. Nie? Nie ma problemu. Po prostu jestem taki, wiesz, jak jest walka, to do przodu. No, jest no, tam, to, nie, to jasne. Tylko wiesz co, jak będą szli lewą stronę, to wychyla z tego okienka. O, z lewej strony teraz. Dobra, to idę do okienka, bo tyle mogę w sumie. No, tylko... O, niedobrze. Jest gruby les? Gdzieś blisko? Schowaj się, jak możesz. Wiesz co, chyba w niego walę. Idę za bar. O kurde, zginąłem. Tak? Ja ile zostało? Jeden, nie gruby, wiem. Tak? Gruby został, ja pierniczę. Obbiega cię chyba. Lewa strona, lewa strona. Nie wiem, czy nie jest po lewej stronie na górze, wiesz? Nie wiem, czy tam nie wchodził przypadkiem. Dobra, to chyba z tej strony go wezmę. No, możesz tak, wiesz, spokojnie go próbuj złapać. O kurde. Pogadam inaczej, śmieciu. Ja tu muszę powolutku i ostrożnie. No. Ja pierdzielę. Masz 100 HP jeszcze. On dostał, kurde, ze 2 headshot ode mnie, no. Ale to jeszcze będziesz musiał go bardzo mocno pobijać. Chociaż mam 100 na 100. O, widzisz go, widzisz go. Mam jakąś pompkę, może go z daleka spróbować pobić. A nie, ma kałacha. Dobra, pora cofnąć troszeczkę. Dobra, mamy jakąś tutaj snajperkę, cokolwiek? Nie ma, nie ma. Nie. Z tego, kurde, z tego można go strzelać. Tylko może, bo teraz będziemy podchodzić. Będzie się podchodził, to tutaj uciekaj, staraj się wybrać na daleko. Co może, jest? Poszedł może z drugiej strony, wiesz? Może poszedł, wiesz, tam. Dobra, dobra, to ja go w takim razie wezmę okienkiem. No, postrzelaj tylko, wiesz, dwa strzały i zmienia pozycję wtedy, żeby on już... O, jest na dole pod tobą. Zmienia pozycję, już zmienia pozycję. Dobra, dobra, 100 na 100, dalej jest. Dobrze jest. Tu się możesz postarać go obiegać. Dobra, już cofaj, 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 uciekaj. O kurde, nie to... Ja pierdzie! Szkoda, 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 no kurde, było ładnie, no. Nie wiem, ile mu zostało HP. Możesz zobaczyć, w konsoli, wiesz co? Nie wiem, czy masz konsolę pod tyldą. Mam. Tam masz damage given to heavy phoenix chad, możesz zobaczyć, czy mu zabrałeś. Udział w zadanych obrażeniach. Wiesz co? Średnio to widzę. Aha. Tak, no masz konsolę, tam masz damage given to a, tak, tak, heavy tak, phoenix tak. chad. Masz, na samym dole powinieneś mieć to, wiesz. 113 in 4 hits. Royson 35 in 7 hits. A, lewa strona. Royson 113 in 4 hits. To nie wchodzi. Kurczę, coś tak faktycznie anemicznie. Ja pierdliczę, ale kurde szkoda, nie? A ten koleś mi tak zniszczył strasznie szybko. Jak on cię zniszczył? Był daleko chyba. Nie, właśnie mi patrzył na blisko już. Aha, i potem bo tą chyba... lewą stroną, powiem ci, że tą lewą stroną jak wchodzą, to strasznie szybko raszują, ci powiem. I to trzeba cholernie uważać. To jest dobra miejscówka, żeby kryć się za tą skrzynką, jak jest ta skrzynka na BS-ie, to on w ogóle ciebie nie strzela, jak wystaje ci tylko głowa, wiesz? Więc najlepiej właśnie w tej sytuacji... O, idę z lewej strony znowu. Tak? Tam są wszyscy po głowie chyba. Najpięknie. Tu jest ta skrzynka na BS-ie, więc najlepiej mi się wydaje, żeby stanąć sobie tutaj przy skrzynce z nim, nie? I patrzysz, i sobie patrzysz, gdzie on idzie i tak i tylko w głowę mu celujesz i wiesz, i starasz się go obiec. Jeżeli widzisz, że cię poszuje, to cały czas starasz się uciekać przed tą skrzynką, tak nam przyszłeś. I bić mu po głowie, bo on przynajmniej do mnie nie strzelał, jak wcześniej z nim walczyłem. Ja to nazywam tondo rondo, że po prostu go tak, wiesz, w rondo cały czas kręcić, no, nie? No, no, dokładnie. Bo to jest jakiś pomysł. O, lewa strona znowu i tu już będzie trochę trudniej. Dobra. Okay. Poszarpałem. Wszedł na bomb set, nie? Nie wszedł jeszcze. To opancerzeni są. No i subcio. Bardzo sympatycznie. Tu już są bronie. Ale kurde, idzie coraz lepiej, mam wrażenie jednak. Też, też, też. No, ale faktycznie ci opancerzeni to jest takie trochę OP, mam wrażenie, wiesz? No, ciężko z nimi jest, kurde, wiesz, bo nie zaczynam od ciebie trafiać, ty szybko giniesz, kurde, gdy się próbujesz zbliżyć. Nie, strasznie takie opancerzone postacie do CS-a nie pasują, nie? No, trzeba na dystansie trzymać. Lewa strona, uważaj. Znaczy, oni pasują faktycznie do tych misji fabularnych, nie? Dobra. Ale się spociłem. A, już mi tam. Special delivery, kurde, FedEx. Tu masz ten, masz swoją broń. O, tak. Ty, ale to jest mały, ale wariat, stary. Nie, no jasne, wiesz, P90, stary, to jest w ogóle pierwsza broń, z której grałem w CS-ie już dawno temu. Brałem sobie taki P90 i biegałem na DASH-2. Poszarpałem, dwóch padło. Trzech, jeszcze dwóch zostało. No i uciekł, kurde, skubany. Tak? Nie, idzie. Dobra.
Wypadł, udało się, we jeszcze dwójkę. Najdzik poleciał, no i dołolo. Okej. Okay. Kurde, tylko że no, nie ma kałaszka cały czas. No właśnie, i wiesz, i grałem z tym kałaszkiem, po prostu wiesz, biegałem sobie, strzałem w biegu i zabijałem i to byłem sobie zadowolony, że wiesz, że miałem statystyki tam na FFA 30 do 40, ale to było wspaniałe. Także tak się zaczynało, tak dużo ludzi właśnie zaczyna spędzić, bo wiesz, bo się łatwo z tego strzela. Okej. Okay. No nie zaprzeczę. Lewa strona. Dwóch snajperów. Jeden leży. To już jest twój, myślę, na luzie. No, niech chodzi. No, na luzie. Tylko martwi mnie, że to, że kurde, nie ma żadnego kałaszka jeszcze. Jest AWP jednak, to sobie może wezmę snajperkę, chociaż tego grubego... Chociaż jeżeli on się nie będzie ruszał, to może będzie łatwe. Mhm, dobra, ja idę do szopki. Dobra, jeszcze grubego i tak nie ma, więc na luzie. Tego może będzie łatwo postrzelać sobie do przeciwników. No i też mi się wydaje, że to jest ułatwienie pewne, bo znów widziałem, wiesz, lokalizację ich na mapie. No. Lewa strona. Ja widzę. No i super. Dobra, teraz będzie już opancerzony, więc trochę się cykam. Dobra. Jak on przykłada się do bomby, to warto tam rzucić granat, kurczę. Ale to w sytuacji już takiej podbramkowej. Gdzie jest ta WP, cholera jasna. O cholera, no faktycznie, bo ty za WP go zawsze punktowałeś. Sprawdzę. Nie, właśnie nie, ale dobra. Będę teraz wychodzić. Widzę skauta. Dobra, idzie gruby. Prawa strona, idź gruby. Dobra, punktuj, punktuj. Schował się? Podchodzi mi. Tak, podchodzi ci. Dobra, leży. Ładnie, ładnie. Ja go szarpałem w plecy, ale... No, to było super. Widzisz, nie, dobrze, wiesz, biłeś go, że ja go rozumiesz, pójść sobie jednym strzałem za łupy, więc to wystarczyło. Też go tam musiałeś mocno zbić. No to co mówiliśmy, czyli jednak cross. No wiesz, to było super, że on podchodził do mnie, tylko byłeś po plerach, nie? Później on się odwracał, już nawet do mnie nie szedł, bo dostało po plecach i ja w tym momencie mogłem wychylić spokojnie i go zbić, także to jest najlepsza opcja. Nie, ale to jest śmieszne, bo my zawsze z Izakiem najpierw nagrywamy jest w wrestling, strona. Współpraca. Gruby, wale grubego i ostro. Dobra. Ładuję, zanim płotka. O kurde. Walę w grubego, cały czas w grubego. Uciekaj, Izako. Ale mu strzeliłem teraz to, kurde. Stary, ostatnia fala, robimy to, nie? Robimy to i koniec. Na 100%, kurde, musimy to zrobić. Mhm. Gruby, nie gruby, ale robimy to. Oj, kurde. Dobra. Kurde, teraz emocje się gwiazdy, nie to ci powiem. Powiem tak, dlatego jestem taki mniej śmieszkowaty, wiesz? Góra! Prawa strona idzie. O kurde, jakie granaty poszły. Jeszcze dużego? Wale grubego. Jest, kurde, pięknie! Mamy to! Nice, Rojo! Ładnie, żeś go tam bił, kurde, pięknie. Jeszcze nagroda jeszcze. Bizonik Bambu Print. Bambusowy nadruk. To tak idealnie, taki Rojo w CS-ie. No ideolo. Kurde, ale było, nie? Ale wiesz co, z drugiej strony, znaczy, to oczywiście znów z kategorii Rojo niepoprawny optymista, tak? Przez to, że tyle razy to powtarzaliśmy, to jednak ten finał, to zwycięstwo końcowe miało chyba lepszy smak. No, to smakowało jeszcze lepiej, ci powiem, po tym, żeśmy zrobili. No, że może punktów nie było za dużo, bo 9 razy sfailowaliśmy po drodze, ale nie szkodzi. Ja się bowiem doskonale i to, był fajny challenge, żeby to zrobić. Dokładnie tak. Moi drodzy, dzisiaj u mnie wrestling na kanale, a jutro Counter-Strike, a jutro u Izaka wrestling też. Także zapraszam. Dokładnie. Zapraszamy weekend z Izakiem i Rojem. 4 materiały i 40 śmiechów na każdym odcinku i 400 jeszcze emocji. Wszystko, wszystkie emocje świata. Moi drodzy, fajnie, że jesteście w tym razem z nami, że razem z nami te jak najbardziej bezdyskusyjnie pozytywne emocje podzielacie. Dokładnie. Trzymajcie się. Ja idę odsapnąć, bo się spociłem troszeczkę. Trzymajcie się. Hej, hej. Trzymajcie się.